Witam w kolejnym odcinku. No i co, mieliśmy pomóc Jenie i tutaj mamy do Akademii SOC iść, więc uważasz, lecimy że jesteś windą. Przygotowana do właściwego wykonywania swoich obowiązków, sierżancie? Próba zdjęcia zbuntowanego widma i jego armii syntetyków? Nie, nie uczyli nas tego na szkoleniu podstawowym. To się nagadali? Dobra, ale zobaczymy. No, Akademia SOC jest tutaj. Tu mieliśmy jechać. Mieliśmy się spotkać z tym typem, co nas zaczepił w klubie. Wrex. Porozmawiaj z Wrexem. A, tu też jest ten Wrex. I tu jest ten Hallhack. Dobra, ale zanim pójdziemy do Wrexa, który widzę stoi tam, to idziemy na lewo. Nie, na prawo. Ale sprawdźmy, co tu jeszcze jest. Aha, to jest winda do okręgów. A to nie. To jest Wrex. Z nim jeszcze nie chcę rozmawiać. O kurde, włączyło mi się. Świadkowie widzieli, jak groziłeś pięści. Trzymaj się z daleka od niego. Spierdalaj. Pierwsze i ostatnie ostrzeżenie, Wrex. Powiedz co pięści. Zajebie chuja. Chcesz, żebym cię aresztował? Napieraj, Prymus. Spierdalaj. Dalej. Spadaj stąd. My się znamy, człowieku? Nazywam się Shepard. Nazywam się Shepard. Chcę dorwać pięść. Pomyślałem, że może się do mnie przyłączysz. A, Shepard. Komandor Shepard. Słyszałem o tobie. Szanuję cię i dlatego ostrzegam. To ja muszę zajebać pięść. Pięść wie, co planujesz. Razem mamy większe szanse. My, kroganie, mamy takie powiedzenie. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Podoba mi się to powiedzenie. Myślę, że się dogadamy, Wrex. Idziemy. Nie chcę, żeby pięść musiał na mnie czekać. No nie! Już? Dobra, mam was, ale ja chcę jeszcze iść tutaj do tego cholika. Poczekajcie. Kurde, Wrex mi się spodobał już na początku. Spierdalaj. I chuj. Ja head. Dobra, Jalid. Wyjaśnijmy to sobie. Twój partner w interesach. Shorben. Groził ci? Cóż, nie. To nie do końca tak. Ale chce się ze mną spotkać. Chyba zamierza mnie zabić. O kurde. Skąd to przypuszczenie? Ja nie mogę wdawać się w szczegóły, ale Shorben mnie zabije, jeśli wyjdę stąd bez ochrony. Nie mogę ci pomóc, chyba że dasz mi więcej informacji. Ja nie mogę, przykro mi. W takim razie mam inne rzeczy do roboty. Może my pomożemy. Ale... Już, koniec. Nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz podać mi szczegółów. Może my pomożemy. Czekaj, oddział. Krogański champion. Odkształcenie. Bariera. Pancerz bojowy, karabiny szturmowe. Ja pierdzielę, ile tego jest. On, widzę, idzie w pancerz. Chuj w pancerz. Mi zabraknie. Zdrowie. Niech będzie taki nasz tank. Urdnot Wrex. Zajebisty jest. Ta rasa mi się podoba. Może pomożemy? My mamy jakieś punkty, nie. Ej tam. O, nie jesteś ze Soce, prawda? Czegoś szukasz? Co próbowałeś wyjaśnić funkcjonariuszowi? Mój współpracownik próbuje mnie zabić. Dotąd sądziłem, że się przyjaźnimy. Skąd wiesz, że chce cię zabić? Zmienił się.
przestał ze mną rozmawiać i zaczął mnie śledzić. Wczoraj szedł za mną aż do domu. Czekał tylko na odpowiedni moment. Nie dbam o to, co sobie inni pomyślą. Chce się mnie pozbyć, wiem to. Mogę jakoś pomóc? Może porozmawiam z twoim znajomym? Naprawdę? Tylko tego chcę, żeby ktoś z nim porozmawiał. Powiedz mu, żeby zostawił mnie w spokoju. Dobrze. Wydaje mu się, że może mną pomiatać. Ale ty mu pokażesz, prawda? Powiedz tylko, gdzie jest, a zaraz go poszukam. To dobrze. Cóż, chciał się ze mną spotkać w okręgach w pobliżu rynku. Mówił, że chce pogadać, ale ja wiem lepiej. W okręgach, dobrze. Nazywa się Shorben. To salarianin. Nie sądzę, żeby sprawił ci jakiekolwiek kłopoty. To tylko naukowiec. Gdzieś już widziałem to imię. To ten, który prosił o skan opiekunów. Dokładnie on. Opiekunowie? Tak. Kolejny powód, by go ścigać. To wbrew prawu. Skurwiel! Jeżeli się dowiem, że mnie okłamał. Jeśli idzie o Shorbena, wszystko jest możliwe. Co za gnój? Cóż, powodzenia. Kurde, ile misji pobocznych. Dobra, tu jest do pogadania z tym Shellikiem. Jest Shellik. Kontrola ruchu, a tam co mamy? Jezu, ile tu jest tego... Ja nie wyjdę z tej bazy nigdy. Jest tyle tak tego dużo. Kolejny opiekun. Każdy exp się przyda. Terminal namierzania zbadaj. Terminal namierzania zbadaj. Terminal namierzania zbadaj. Wszystko badamy. Szafka na broń zbadaj. Siema Wrex. Co tam powiesz ciekawego? Goście z SOC zawsze zapraszają mnie tu na pogaduchy. Dobra, idziemy do tego Shellika zobaczyć, co zrobimy z tą Jenną, co tam siedzi w tym klubie. O Boże, szybki zapis, dobra. Jestem detektyw Shellik. Zapraszam do mojego biura. Chciałbym porozmawiać na osobności. To mi się głos gry ściszył? Aha! Może tak? Bez obrazy, komandorze, ale co wy sobie wyobrażacie? Nie rozumiem. Mogliście zniszczyć przykrywkę Jenny. Chcieliśmy pomóc. Domyśliłem się. Spokojnie. Wbrew pozorom, dziewczyna nic nie ryzykuje. Trzymamy rękę na pulsie. Naprawdę musicie ryzykować jej życie, aby zdobyć informacje? Robota nie jest lekka, łatwa i przyjemna, więc korzystam z każdej pomocnej dłoni. Widzę, a jak że ja bardzo to zrobię? Martwi was jej bezpieczeństwo. Myślę, że możemy pomóc sobie nawzajem. Widzę, że wciąż dbasz o każdy szczegół, Shellik. To część tej pracy. No to pomożecie mi, czy nie? Nie potrzebujesz. O Jezu, tutaj to... Kurde, muszę więcej dać w te zastraszanie i w ten... Pomogę ci, ale muszę poznać szczegóły. Próbuję wyśledzić producenta nielegalnej broni. W tym celu muszę zdobyć jakiś jego towar. Jenna dostarczyła mi informację, że jeden sprzedawca jest na Cytadeli. Spotkacie gościa o imieniu Jax. O, odbierzecie to młody, przyniesiecie je tutaj. To wszystko, czego mi trzeba. To sprawia, że są nielegalne. Dlaczego tak interesują cię te mody? Mamy dostęp do najnowocześniejszych, osiągalnych typów broni. To daje nam przewagę. Jak wam się wydaje, co się stanie, gdy ktoś inny uzyska dojście do takich zabawek? Tacy kolesie dają przestępcom przewagę, a na to nie możemy pozwolić. Przekonam Jaxa, żeby powiedział mi, skąd biorą te mody. Nie. Spłoszycie go i wszystkie moje tropy znikną szybciej, niż zdążycie powiedzieć schrzanione aresztowanie. No dobra. Gdzie znajdę tego Jaxa? Jax urzęduje na niższym poziomie rynku. Przekażę swoimi kanałami, że wybiera się do niego kupiec. Powodzenia, komandorze. Super. Oficer SOC. Witam, komandorze. Okej. Okay. To co teraz? Lek... Siostra Lity. Chcesz, żebyś zlecił w dolnym okręgu. Masz nie sprawiać kłopotów. Okej. Okay. Lęki Jaheda. Jahed chce, żebyś porozmawiał w jego imieniu. Salarian spotka się z tobą w dolnym rynku. Okej, okay, czyli wszystko jest w okręgu.
Ten sygnał to nie wiem o co chodzi. Korytarze. Aha, bo to ten terminal co wziąłem. To prośba reporterki. Ten fan, przeskanuj opiekunów. 15 na 20. Dziwna transmisja. Dobra, do okręgu. Tam widziałem windę. Więc możemy szybko sobie zjechać. Więc sobie zjedźmy. Binary Helix zawarła ugodę z grupą Krogan po tym, jak została oskarżona o oszustwo. Zajebisty z tych Kroganie, podoba mi się. Przeprowadzenie długoterminowych zajebista rasa. Efektem miało być wyleczenie Krogan z genofagium. Z genofagium. Gdy okazało się, że badania nie przynoszą rezultatów, grupa pozwała korporację, żądając zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Wrex to mistrzu. Tyle mogę powiedzieć. Dawać, biegnąć za mną. Jak odchodzi? Super. O. To tutaj jest wyjście. Niższe rynki. Załadunek. I chroban. To co, najpierw chroban? Najpierw do chrobana, co? Teraz go schrobiemy. Zeskrobiemy go. Chodźmy. Daleko nie mamy. Teraz chroban dostaje za swoje, za te... Miał szukał z tymi skanowaniami tych opiekunów. Tak nie znalazłem jeszcze 5, więc... Gówno mi zrobi. Jax to... Kurde, to kolejny kroganin. A tu jest chroban. Dobra, zapis. Komandorze, nie spodziewałem się, że jeszcze się zobaczymy. Jak mogę pomóc? Możesz zacząć od tego, że powiesz mi prawdę, Shorben. Nie wiem, do czego zmierzacie. Moje eksperymenty są... Nas nie oszukasz. Jalid mówił, że go ścigałeś. Wy rozmawialiście z Jalidem, więc już wiecie o danych? Nie, ale ty mi opowiesz. Wszystko. Wy, chłopcy, już możecie iść. A, chciał go jednak zajebać. Mój plan chyba właśnie uległ zmianie. Nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać, komandorze. Jalid i ja... Po prostu jest między nami pewna różnica zdań. Mów dalej. Nasza firma opracowała eksperymentalną procedurę wykorzystania skanerów medycznych. Jalid i ja widzimy w tym duży potencjał. Dlatego ukradliśmy plany i opracowaliśmy narzędzie do skanowania opiekunów. Aha! Proszę sobie tylko wyobrazić. Urządzenie, które zbiera odczyty opiekunów. Co w tym takiego niezwykłego? Nie da się przeskanować opiekunów. Nie można ich pochwycić ani zdobyć próbek ich ciała. Ulegają samozniszczeniu. Nawet po tak wielu latach nadal nic o nich nie wiemy. Nie rozumiecie? Pierwsi zdobyliśmy ich skany. Pierwsi! Widzieliście to na własne oczy, komandorze. Wiecie, że potrafimy to robić. Dlaczego próbujesz zabić swojego kolegę? Nie chcę go zabijać. Jalid chciał upublicznić nasze odkrycie. Zadecydował, że zatrzyma dane dla siebie. Może po to, by je sprzedać. Nie wiem. A więc po prostu próbujesz odzyskać to, co Jalid ukradł. Straciliśmy głowę. Nie mogliśmy przepuścić takiej okazji. Jeżeli zebralibyście te dane dla mnie, proszę sobie tylko wyobrazić, czego moglibyśmy się dowiedzieć. I wy też byście coś na tym zarobili. Proszę o tym pamiętać. No i co, bierzemy jego stronę, czy tego Jalida? Chyba wykonanie paru skanów nikomu krzywdy nie zrobi. Doskonale, komandorze. Byłoby dobrze, gdybyście porozmawiali z Jalidem. Informacje będą dla mnie bezużyteczne, jeżeli Jalid nie pomoże mi ich zanalizować. Pójdę i porozmawiam z nim teraz. Dziękuję. I życzę powodzenia, komandorze. Dobra, potem to zrobię. I tak jeszcze nie znalazłem tych opiekunów 20. Nie wiem, gdzie oni jeszcze mogą być. Dobra. Pewnie jeszcze gdzieś tam w tej akademii. Dobra, to jest ten Jax. Porozmawiajmy z nim. Panie Jaxie z Lola. Gdzie kurwa lezie? Ma kasę? O kurwa! To jest tekst Kagur Kakao! Gdzie lezie? Ma kasę? Przecież to jest Kangurek Kao runda druga. Tylko bardziej wulgarne. Masz mody? Pokaż mu towar. Gdzież to jest ten pirat? W porządku. Pewnie, że tak. To najlepsze mody na rynku. A teraz daję kredyty.
Proszę bardzo. Proszę bardzo. Niech się dobrze bawi. Spierdalamy, chłopaki. Skończyliśmy tutaj. Mieliśmy tylko odebrać mody. Nie mówił o aresztowaniu jego. Gdzie lezie, kurwa? Ma kasę? Kurwa, dobre to było. Tu jest pięściarz. Od razu pójdziemy do pięściarza. Do biura pięści. Bo w Rex to się kurde zagotuje tutaj. Kurde, jakie to było dobre. Piękne nawiązanie do kangurka. Chyba są zamknięte. Pięść już. Załatwić ich! Orzesz, kurwa! Co to ma być? Ja pierdziele, co tu się dzieje? Nie wierzę! Dawać! Zaraz damy cadu. Co jest? Spokojnie! Ja chcę tylko porozmawiać! Ja pierdzielę! Brak celów. Widzę, że nie da się po dobroci, tu trzeba po złości. Stać, ani kroku dalej! To robotnicy. Prawdziwi strażnicy już pewnie nie żyją. Cofnijcie się, albo zaczniemy strzelać! O, mogę. Chłopaki, to dobry moment, żeby zacząć szukać innej fuchy. Tak, o tym samym pomyślałem. I tak nie lubiłem pięści. Ale szybko poszło. Tam trzeba było im ujebać łby. Przemoc nie zawsze popłaca. Wrex! Jesteś mistrzem po prostu moim w tej grze. Trzeba było im ujebać łby i tyle. Rozpocznij ręczne te... O Boże, karabin szturmowy. O kurde. Nowy ekwipunek. Sorry, nadal mnie to śmieszy. Mściciel 2. Okej. Okay. Co ty tam, Garus, masz? Tobie by się przydała snajperka, bo ty korzystaj ze snajperki, co? Tak, z Mściciela. Dodamy tobie kosiarza. A Wrex co tam używa? Wrex może będzie używał szota. Dajmy mu lepszego szota. Nie, pancerza mu nie damy. Możemy dać temu lepszy pancerz. O. Chociaż nie wiem, czy to był lepszy. Tylko tarcze są lepsze. Dobra, na razie tyle. A sobie co damy? W ogóle zapomniałem o tym. Karabin szturmowy to sobie wzięliśmy. Shotgun mamy lepszy. Snajperkę też mamy najlepszą. Dobra, lecimy dalej. Dlaczego wszystko muszę robić sam? To pięść! O Boże! Leży. Pobawimy Zaczekaj, się. Nie zabijaj mnie, poddaję się! Gdzie jest ta kwarianka? Nie ma jej tutaj, naprawdę nie wiem gdzie jest. Na chuj nam on teraz. Pozwól mi go zajebać.
Czekajcie, czekajcie, nie wiem gdzie jest Quarianka, ale wiem gdzie można ją spotkać. Mów! Nie ma jej tu, bo powiedziała, że będzie rozmawiała tylko z samym handlarzem cieni. Osobiście? Ja pierdolę. Nawet mnie wynajął przez pośrednika. Wiem o tym. Nikt nigdy nie spotyka się osobiście z handlarzem cieni. Nawet ja nie znam jego prawdziwej tożsamości. Okłamałem ją, że zorganizuje spotkanie. O ty gnoju. Kiedy zjawi się w umówionym miejscu, wpadnie w łapy ludzi Sarena. Powiedz gdzie. Natychmiast. Spotkanie ma być tu, w okręgach. W tylnej alejce, obok rynku. Pośpieszcie się, a zdążę... Fucking hell, szybko! Zajebał go. Co ty wyrabiasz? Handlarz cieni zapłacił mi, żebym go zajebał. Nie zostawiam niedokończonej roboty. W sumie zasłużył sobie. Wiele osób zginęło przez niego. Mógł się tego spodziewać. Ruszajmy. Trzeba uratować Quariankę. Dysk optyczny. Okej. Safe jakiś. To też sobie zdeszyfrujmy. Jego hajs zawsze może być moim hajsem. Reduktor odrzutu, ulepszenie broni. Okej. Czekaj, bo widzę kolejnych. Widzę same czerwone kropki. Kryć się! Zaczyna się zabawa! Tak, zaczyna się. Umieraj. Ależ się schował, gościu. W ogóle cię nie było widać. Ty korzystaj ze snajpy, Garu. Zdałem ci snajpę, to korzystaj ze snajpy. Dobra, tu już chyba czysto. Quarianka stracona w... O Jezu, to już czas! Fucking hell! Gdzie to jest? Jakaś tylna alejka. Nie mogę tu przejść! Kurwa! No to jest ta tylna alejka? Chyba tak. Tak, jest. Talia Azo... Jezu, nie przeczytałem. Przyniosłaś? Gdzie jest handlarz cieni? Gdzie pięść? Przyjdą. Gdzie jest dowód? Chrzan się. Umowa nieważna. Tak, zabiją ją. Nie wierzę. Atakuje cel. Gotowy. Zabójca! Ognia! Leżeć! Tarcze padły. Wszyscy leżą. Pięść mnie wystawił. Wiedziałam, że nie można mu ufać. Nie przejmuj się pięścią. Dostał na co zasłużył. W takim razie muszę ci już podziękować za dwie rzeczy. Kim jesteś? Nazywam się Shepard. Szukam dowodu na to, że Saren jest zdrajcą. A więc będę mogła się zrewanżować. Musimy pójść w jakieś bezpieczne miejsce. Kolejna jakaś nowa rasa. Musimy ją zabrać do ambasady ludzi. Ambasador chciałby to pewnie zobaczyć. Czyli do ambasady wracam, ale tam miałem jeszcze jakieś znaczniki na dole. Kurde, chciałbym to zrobić. Nie ułatwiasz mi życia, Shepard. Strzelaniny na okręgach, szturm na Norę Chory. Wiesz ile... No co? Kto to jest? Quarianka? Co wy kombinujecie, Shepard? Poprawię panu humor, ambasadorze. Ona ma informacje, które łączą Sarena z getami. Doprawdy? Chyba lepiej będzie zacząć od początku, panno... Nazywam się Tali. Tali Zorana Raya. Nie ma tu wielu Quarian. Dlaczego opuściła pani flotyllę? Odbywałam moją pielgrzymkę. Rytuał wejścia w dorosłość. Nigdy o tym nie słyszałem. To tradycja mojego ludu.
Kiedy osiągamy wiek dojrzały, opuszczamy flotę. Mm-hmm. Sami przemierzamy galaktykę, wracając, gdy odkryjemy coś wartościowego. W ten sposób pokazujemy, że jesteśmy godni swojego dziedzictwa. Czego dokładnie poszukujecie? Mogą to być surowce, jak jedzenie lub paliwo. Może to być też jakaś przydatna technologia, albo nawet informacja, którą będziemy mogli jakoś wykorzystać. Poprzez pielgrzymkę pokazujemy innym Quarianom, że przydamy się naszej społeczności. Dobra, kontynuuj. Powiedz nam, co znalazłaś. Podczas podróży zaczęły do mnie docierać informacje na temat getów. Dotąd nigdy nie zapuszczały się poza obszar Mgławicy. Chciałam to sprawdzić. Wytropiłam patrol na jednej z niezamieszkanych planet. Zaczekałam, aż jeden z getów się oddali od reszty. Obezwładniłam go i wydobyłam rdzeń pamięci. Myślałem, że rdzenie pamięci getów mają system autodestrukcji, włączany w momencie śmierci. Taki mechanizm obronny. Jak udało ci się ocalić rdzeń pamięci? To mój lud stworzył gety. Przy odrobinie wiedzy i całej masie szczęścia można czasami ocalić trochę danych. Większość danych przepadła, ale udało mi się uratować część plików dźwiękowych. No to posłuchajmy. Eden Prime był ważnym zwycięstwem. Nadajnik przybliżył nas do odnalezienia kanału. Ten głos... to Saren! Mamy dowód, że Skurwiel stał za tym atakiem. Powiedział, że Eden Prime to krok na drodze do odnalezienia kanału. Jakieś pomysły, co to może znaczyć? Kanał musi mieć coś wspólnego z nadajnikiem. Może to jakiś proteański wynalazek? Być może broń? Zaraz. Jest coś jeszcze. Saren nie działał sam. O! Eden Prime to ogromny sukces. Nadajnik przybliżył nas o krok do odnalezienia kanału. I o krok bliżej do powrotu żniwiarzy. Nie rozpoznaję drugiego głosu, tego mówiącego o żniwiarzach. Żniwiarze? Co to żniwiarze? Oni są jakąś nieznaną rasą obcych? Według banków danych, żniwiarze byli hiperzaawansowaną rasą maszyn istniejącą 50 tysięcy lat temu. O kurde, to długo. Żniwiarze całkowicie wytępili protean, a następnie zniknęli. Tak przynajmniej uważają gety. Nie za bardzo chce mi się w to wierzyć. Wizja na Eden Prime. Teraz ją rozumiem. Zobaczyłem protean wyrzynanych przez żniwiarzy. Gety wielbią te istoty jak bogów. Szczytnie organicznego życia. I wierzą, że Saren umie ich sprowadzić. O Boże, nie. Och, Rada będzie po prostu skakać z radości. Żniwiarze stanowią zagrożenie dla każdego żywego gatunku. Musimy im o tym powiedzieć. Nieważne, co pomyślą o reszcie przekazu. Mamy na taśmie, że Saren jest zdrajcą. Kapitan ma rację. Musimy natychmiast pokazać to Radzie. A co z nią? Z Quarianką? Nazywam się Tali. Poznaliśmy się już, komandorze. Wiesz, do czego jestem zdolna. Pozwól mi lecieć z tobą. Zakończę za ciebie. Widzę, ktoś ci uciął dubbing. Co z twoją podróżą? Zdawało mi się, że pielgrzymujesz. Pielgrzymka ma dowieść, że możemy działać dla dobra ogółu. Co o mnie pomyślą, jeśli to wszystko zignoruję? Saren stanowi zagrożenie dla całej galaktyki. Moja pielgrzymka może zaczekać. Dobrze, przydasz mi się. Skorzystam na pewno z wszelkiej dostępnej pomocy. Dziękuję. Nie będziesz żałować. Razem z Andersonem pójdziemy zorganizować audiencję u Rady. Przygotujcie się i dołączcie do nas w wieży. Dobrze. Do kogo bierzemy? Vrex nam na razie nie jest potrzebny. Garus się przyda przy gadaniu i Quarianka nam się przyda. Kurna siła technologii mocno ma. Dobra, weźmy tak. Okej, i co teraz? Co teraz, kobiety? Znaczy ludzie, panie i panowie, Boże, co ja gadam, ja pierdolę. Co my teraz mamy zrobić? Musimy iść do wieży. No, a jeszcze na dole mamy misję, nie wiem, czy ja nie chcę jeszcze iść do tych misji i ich zrobić. O. Co to kurwa? Przepraszam, komandor Shepard? Mogę prosić na chwilę? Dobra. Nazywam się Samesh Bhatia. Proszę mi wybaczyć, ale mam sprawę, z którą nie miałem do kogo się zwrócić. Nie ma problemu. Co mogę dla pana zrobić?
Moja żona była żołnierzem, służyła w 212 na Eden Prime. Wystosowałem prośbę, by ciało mojej żony zostało mi zwrócone, jednak wojsko mi odmówiło. Dlaczego odmówili pańskiej prośbie? Musi istnieć jakiś powód. Nie wiem. Powiedzieli tylko, że nie mogą mi zwrócić ciała żony. Tak nie ma powodu, dla którego ciało pańskiej żony miałoby być przetrzymywane w ten sposób. Proszę tutaj zaczekać. Człowiek zajmujący się moją sprawą to pan Bosker. Ostatnio widziałem go w ekskluzywnym barze, tam. Dziękuję za poświęcony mi czas. Chcę tylko, by moja żona miała stosowny pogrzeb i szacunek, na który zasługuje. To idziemy do baru. Ja pierdzielę, no. Nie da się nic zrobić dzisiaj. Znaczy, fabuły głównej. Poboczne, kurde, tyle tych ich jest, że masakra. Nie można się wyrobić. Urzędnik Bosker, to ten, tak? Wielkie nieba, komandor Shepard. Tak, to ja. Wasze czyny zrobiły olbrzymie wrażenie na korpusie dyplomatycznym. I na mnie może mógłbym w czymś pomóc. A tak, pewien człowiek, Samesh Bhatia, nie może odzyskać zwłok żony. Ach, pan Bhatia, dobry człowiek, ale ostatnio nie ma lekko. Chciałbym móc jakoś mu pomóc. Samesh Bhatia już zapewne opowiedział, że szeregowiec Nirali Bhatia zginęła na Eden Prime. Badamy dokładnie jej ciało. Ma obrażenia, które nie pasują do żadnej znanej nam broni. Aha. Czyżby jej zwłoki zostały niebezpiecznie skażone? Nie, komandorze. Mogę tylko powiedzieć, że jej ciało jest dla przymierza niezwykle cenne. Aha. Dlaczego? Tak, dzięki testom lepiej poznamy uzbrojenie getów i będziemy mogli skuteczniej się bronić. Nie chcę nikogo urazić, ale szeregowiec Bhatia może teraz ocalić więcej ludzi, niż gdy żyła. Oddaj zwłoki. Nie no, tak nie można, to nie w porządku. Rozumiem, co próbuje pan osiągnąć, ale przetrzymywanie zwłok nie jest w porządku. Komandorze, akurat wy powinniście doskonale wiedzieć, że trzeba czasem coś poświęcić, aby uchronić ludzkość. I właśnie o to chodzi. Jesteśmy ludźmi. Nie zapominajmy o tym. Nigdy. Wygraliście, komandorze. Panu Bhatii potrafiłem odmówić, ale nie zamierzam sprzeciwiać się wam. Nie chcę kłopotów. Proszę przekazać Sameshowi, że przetransportujemy ciało na ziemię. I się udało. Zajmę się tym osobiście. No i się udało. Przekażę mu. I zakończymy sobie odcinek. I jeszcze porobimy te misje poboczne. Tam na dole. Witam ponownie, komandorze. Są jakieś wieści? Przypomniałem panu Boskerowi, o co walczymy. Pańska żona zostanie przetransportowana do domu. Dziękuję. Wracam zatem do domu, by wszystko przygotować. Może teraz odzyskam spokój. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, komandorze. Do widzenia. I z wami też się żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę i subujcie kanał. Do następnego odcinka. Pa, pa.